chciałem powiedzieć kilka słów na temat możliwości korzystania sygnału TVBT, którym Polska od 1 sierpnia jest szczęśliwie pokryta w telewizji. Proszę. W telewizji cyfrowej, na przykład IPTV, na przykładzie naszego systemu to jest Avios. Docelowo Polska ma być pokryta 3 multiplexami, co stanowi dosyć pokaźną część strumienia dostępną praktycznie za darmo w wielu miejscach Polski. No, pod uwagę fakt, że większość Polski to nie są duże miasta, w których internet jest tani i dostępny technicznie w praktycznie nieograniczonych ilościach. A są to miejscowości, które mają przede wszystkim ten internet drogi, jak i ograniczony technicznie do jakiejś określonej przepustowości. Na przykład dostępny jest port megabitowy, operator międzymiastowy nie kwapi się, aby tę przepustowość podnieść. W tym momencie sygnał TVBT wychodzi naprzeciw. Uruchomienia telewizji cyfrowej w danym terenie. Zawsze rozpoczynam od tego slajdu, w którym zastanawiamy się, dlaczego telewizja IPTV nie rozwinęła się tak szybko i tak dobrze jak telewizje kablowe. Pierwszym elementem, o którym już dyskutowaliśmy od dłuższego czasu, było koszt set-top boxa, którego chcieliśmy, aby cena była w okolicach $50 i to się już okazuje realne. Zbliżamy się do tego dosyć szybko. Jeśli chodzi o koszt modernizacji sieci do multicastu, stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić i stworzyliśmy telewizję unicastową. Stworzyliśmy własny middleware, sami tym administrujemy oraz zrobiliśmy własny system zabezpieczeń autoryzowany przez dostawców kontentu. No i zostały właściwie koszt, na którym się teraz chcemy skupić, to jest koszt uzyskania treści. I tutaj provider ma do dyspozycji albo uruchomienie własnej stacji czołowej, albo transmisję danych. I ta transmisja danych, tak jak mówiłem, ma pewne ograniczenia. Dlatego DVB-T przychodzi nam tu z pomocą. Koszt na transmisji można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to przesył danych po Polsce. I tutaj mamy do dyspozycji więcej lub mniej operatorów, a szczególnie właśnie w tych terenach mało zurbanizowanych okazuje się, że bardzo często konkurencji nie ma. Oraz przesłanie danych wewnątrz sieci ISP. I tutaj, o ile mamy światłowody, to ten parametr nie jest jakby istotny, ile pasma w tym momencie zużywamy. Natomiast jeżeli firma ma kilka sieci LAN połączonych radiołączem lub na tych relacjach korzysta z traktów zewnętrznych operatorów, na przykład PSA, to się okazuje, że ten koszt dodatkowych 200 megabitów nie jest pomijalny. Każdy multiplex DVB-T to jest około 30 megabitów ruchów, czyli docelowo mamy do dyspozycji 90 megabitów i wydaje mi się, że będzie to pasmo, które będzie dość intensywnie eksploatowane, gdyż jak mówią nam statystyki oglądalności, najbardziej oglądane są te programy telewizji publicznej. TVP1, TVP2, ogląda się też TVN, ogląda się też Polsat. I tego typu kanały, łącznie z innymi popularnymi, których tu wymieniać nie będę, będą dostępne właśnie w tych multiplexach. Biorąc pod uwagę fakt, że większość prowajderów, którzy są do nas przypięci, używają w godzinach szczytu nie więcej niż 200 megabitów, można powiedzieć, że redukcja będzie nawet w okolicach 50% pasma. Kolejnym elementem, który właśnie daje nam DVB-T, to jest redundancja sygnału. W tym momencie, jeżeli nam ulegną uszkodzenia przyłącze do internetu, przyłącze do punktów peeringowych, czy też WLAN-y, które mamy pokonfigurowane po tych łączach do właśnie telewizji, ten sygnał z DVB-T dalej możemy eksploatować. Te kanały, a przy 3 multiplexach może być tych kanałów w okolicach nawet 20 kilku, w zależności od rozdzielczości, od stopnia kompresji, innych parametrów, zgodnie z którymi te kanały będą zakodowane, czyli to stanowi nawet tam pokaźną ilość. DVB-T pozwala nam również redukować zajętość pasma wewnątrz sieci operatora, szczególnie wtedy, kiedy ono jest drogie, czy kiedy musimy kupować licencjonowane częstotliwości, aby ten transfer przerzucić z jednego miejsca na drugie lub korzystać z zewnętrznych operatorów. A również dosyć bardzo pozytywnie wpływa na kanały odbierane lokalnie. Zwykle to jest tak w standardowej telewizji, że odbieramy kanały lokalnie, Info Rzeszów, transmitujemy do headendu, który znajduje się na drugiej części Polski,
Polski. Tam obrabiamy ten sygnał, kodujemy na przykład i wysyłamy go z powrotem do prowajderów, którzy ten sygnał mogą tam redystrybuować. No i w tym momencie awaria z drugiej części Polski może wpłynąć na to, że TVP Info Rzeszów nie będzie dostępne dla Rzeszowa. W tym momencie DVB-T zapewnia ich lokalną redundancję. System satelitarny też nie jest idealny, zarówno po stronie odbiorczej, tutaj o ile możemy zdywersyfikować odbiór, budując dwie stacje odbiorcze w różnych miejscach Polski i ta pogoda, burza w jednej lokalizacji nie niszczy nam tego sygnału, bo możemy go odebrać z drugiej stacji odbiorczej. O tyle te satelity też muszą być skądś zasilane i mieliśmy parę miesięcy temu przypadek, że przez kilka dni sygnał niektórych dostawców z powodu gęstych chmur nad Europą był na satelicie takiej jakości, że on ledwo nadawał się do retransmisji, no a o dobrej jakości sygnału to mogliśmy zapomnieć przez okres nawet prawie tygodnia czasu i nic z tym się nie dało zrobić, bo czy odbieraliśmy to w jednej części Polski, czy w drugiej, ten sygnał był taki sam, ponieważ go już nie było na satelicie. On miał duże zakłócenia, duże szumy już na samym przekaźniku, na samym transponderze. Teraz kilka słów na temat naszej sieci, żeby można było to, jak ta redundancja jest tam skonstruowana. Przede wszystkim mamy kilka proxy ustawione w różnych miejscach Polski. Mamy proxy w KIKS-ie Wrocław, mamy proxy w KIKS-ie Południe, czyli na Jordana. Jest też proxy w Limie, w Efuzji, tak samo dostępne w KIKS-ie oraz w Szczecinie. Mamy dwa redundantne połączenia do Warszawy. Tutaj mniej więcej ten schemat. Na nasze telewizje, tak jak wspomniałem na początku. Jeśli chodzi o middleware, tu mamy screenshota zrobionego właśnie z framebuffera. Nie zaznaczył się podgląd telewizji, kanału telewizyjnego, ponieważ on jest dekompresowany sprzętowo i na tym slajdzie się nie zgrał. Ale mamy menu. Jest to dosyć proste. Mamy mini EPG, mamy full EPG. To jest tryb pełnoekranowy. Dostępne mamy Magi 200. Są, tak jak mówiłem, to był pierwszy element, z którym walczyliśmy, czyli cena set-top boxa. Udało nam się znaleźć set-top box, który jest tani, który jest dobry, nie ma problemów z dźwiękiem i dostępny właśnie akurat w trzech wersjach. I to jest, może przejdźmy do tego, co chciałem powiedzieć, czyli do tej redundancji. Nasza sieć, jeżeli są jakieś pytania, to proszę na bieżąco pytać. Sieć przykładowego prowajdera, który zasila mniejsze miejscowości. Załóżmy, że to są cztery LANy. Ja tutaj mogę pokazywać? Aha, mogę, tak. Pierwszy LAN, drugi, trzeci, czwarty. Te wszystkie LANy mogą być zasilane z jednego serwera. Natomiast jeżeli chcemy, aby duplikacja ruchu na radiołączach nie następowała, powinniśmy postawić serwer proxy telewizyjny, który ten ruch odfiltruje i zmniejszy zapotrzebowanie na tych łączach dalszych, dlatego że program telewizyjny, jeżeli jest oglądany przez kilka osób, ściągany jest tylko raz do danego serwera. Tutaj po krótkiej analizie dany provider często dochodzi do wniosku, że o wiele droższe jest pasmo na radiołączach niż postawienie tych komputerów, tych proxy. To są komputery, które powinny być stabilne, które powinny mieć porty gigabitowe, które nie muszą być nowe i którego koszt obecnie na Allegro wynosi w okolicach 200-300 zł. Czyli biorąc pod uwagę profesjonalne radiolinie, koszty tych serwerów są niewielkie. W tym momencie, jeżeli taka struktura już istnieje, proponujemy właśnie do każdego serwera dołączyć odbiorniki DVB-T po to, żeby zapewnić ich redundancję. Redundancję sygnału w przypadku poszczególnych awarii. System konfiguruje się za pomocą panelu. Mamy provider dostaje wejście do systemu. W tym panelu może definiować sobie, jak wygląda struktura jego sieci, czyli jak wyglądają, ile ma być tych proxy i skąd te proxy mają sygnał odbierać w przypadku różnych dziwnych przypadków na sieci. Tutaj się definiuje sąsiedztwo danego serwera,
Oczywiście możemy sobie dodawać tak, jak nam jest wygodnie, czyli jeżeli na przykład ten transfer nas mniej kosztuje albo mamy więcej zapasu na danych łączach, możemy go używać jako mniej lub bardziej priorytetowy. Tutaj definiujemy wagę, czyli jak bardzo ma być używany oraz typ, czy w ogóle ma być używany w trybie load balancing. Na przykład może się zdarzyć, że mamy jakąś wyspę ethernetową, którą chcemy zasilić sygnałem telewizyjnym, a okazuje się, że no mamy do niej dwa radiołącza dosyć zutylizowane, na każdym mamy po 30, 50 czy 70 megabitów zapasu. Można to ustawić tak, żeby ten sygnał do tej wyspy docierał przez, rozkładał się proporcjonalnie, zgodnie z jakimiś tam wagami i w tym momencie niskim kosztem jesteśmy w stanie uruchomić bardzo szybką usługę dla tych klientów. Oczywiście, jeżeli zapotrzebowanie pasma będzie wzrastało, będziemy musieli pomyśleć na temat zwiększenia na przykład pasma na poszczególnych radiołączach. Natomiast samo uruchomienie usługi jest szybkie. Co chciałbym powiedzieć przez to, że żeby zacząć sprzedawać, a to jest najważniejsze dla providera, nie musi upłynąć jakiś dłuższy czas, kiedy modernizujemy sieć, kiedy się przymierzamy, żeby przepustowości były jakieś maksymalne, ale sprzedaż może ruszyć praktycznie w tym samym dniu, w którym provider zażyczy sobie uruchomić ten system. Później z czasem, jeżeli obciążenie i zapotrzebowanie rośnie, wiadomo, może już odpowiednie kroki podejmować. Wiemy równie dobrze, bo jesteśmy właśnie providerami, że zapotrzebowanie pasma, które sprzedajemy, nie jest równe zapotrzebowaniu, które kupujemy. Te proporcje wyglądają dość różnie. To są dwie różne wartości. W przypadku sygnału telewizyjnego też się zastanawialiśmy, czy coś takiego występuje. No i na początku przy małych ilościach te statystyki też wskazywały, że można powiedzieć taki overbooking, czyli zużycie pasma średnie na jeden set-top box jest mniejsze. Teraz przy kilku tysiącach, przy 2000 set-top boxów wiemy, że średnie zapotrzebowanie to na set-top box, łącznie z tym, że zawiera pakiet kanały HD, które mają nawet w porywach do 18 megabitów, jest od 3 do 4 megabitów. To jest średnie zapotrzebowanie na pasmo na set-top boxa w przypadku naszej telewizji, w przypadku każdej telewizji unicastowej przy określonym kontencie. Provider również definiuje warstwę sieciową, także my nie musimy tutaj bezpośrednio już uczestniczyć w tym procesie. Definiuje sobie, na jakich interfejsach ma, czy chce mieć w ogóle jako access, czy chce mieć VLANy, ustala numerację IP. Set-top boxy, mogę tutaj puścić przykładowy set-top box do oglądnięcia. Jakby ktoś nie wiedział, to właśnie jak wygląda. Set-top boxy zasilane są z sieci poprzez DHCP, przy czym te DHCP jest tak zrobione, że nie koliduje z serwerami DHCP providera, jest to zrobione na innych portach. W tym momencie jest to wygodne. Ten panel i ustalanie taryf dla użytkowników nie kłóci się z jakąś inną polityką, którą możemy w danym momencie na tym sieci prowadzić. Sygnał telewizyjny może być dostarczany do użytkownika końcowego zarówno w wersji tagowanej z VLANem, czyli w trybie trunk, jak i w trybie access. Może być to zmieszane właśnie w jednym VLANie, na przykład z internetem. Jeżeli provider nie może jakoś tego lepiej zorganizować, to też funkcjonuje całkowicie poprawnie pod warunkiem, że jest odpowiednia ilość pasma zagwarantowana. System ma w pośrednich warstwach TCP/IP. Co to oznacza? Tak jak tutaj na wykładach było powiedziane, nowe rozwiązania 10 giga, w których dostawcy agregują po 4 łącza 10-gigowe, w których może nastąpić zmiana kolejności pakietów, w których może nastąpić zmienny jitter, to też oczywiście mogą jakieś inne zakłócenia. W tym momencie większość telewizji multicastowych już sobie z tym nie radzi. Dlatego systemu to nie ma żadnego znaczenia, bo TCP i IP i tak uporządkuje to w takiej kolejności i dokona odpowiednich retransmisji, jeżeli coś nie dotarło, aby ten sygnał był spójny na końcu, koherentny i dostępny dla set-top boxa w stanie, w którym jest w stanie go poprawnie go zdekompresować. I teraz, co może się wydarzyć w
awaria. Przede wszystkim różne typy awarii i to jest właśnie największą siłą tego systemu, że on sobie z tym dosyć dobrze radzi. Załóżmy, że wypada nam sygnał DVB-T w tym proxy. Może to być jeden kanał, może być to jeden multiplex DVB-T, może być to kilka multiplexów. Wtedy zgodnie z priorytetami, które on ma tutaj zdefiniowane, on się rozgląda. On się rozgląda, gdzie te sygnały może dostać. I załóżmy, może znaleźć określone kanały. On szuka sekwencyjnie po kolei wszystko, co mu brakuje. Na jednym serwerze proxy, na drugim serwerze proxy. Załóżmy, ten serwer nie jest skonfigurowany jako backupowy, dlatego że ten koszt dla providera jest zbyt duży. Po jakimś czasie, około minuty, okazuje się, że wszystkie kanały tutaj już z powrotem zaczynają działać. Inny przypadek. Załóżmy, że sygnał DVB-T na danym terenie zniknął, bo można też założyć, że awaria stanie się, zwłaszcza, że to jest teraz uruchamiane, to jest wszystko jeszcze świeże po stronie nadawców DVB-T. Wtedy załóżmy na całym tym terenie sygnał DVB-T, gdyby zniknął, one zaczną się rozglądać w poszukiwaniu tych kanałów, zgodnie też z poprzednim screenem, nie będą tego mogły znaleźć. Załóżmy, że te serwery nie mają prawa szukać gdzieś po Polsce. Natomiast ten główny na pewno jest tak skonfigurowany, ponieważ nie wszystkie kanały dostępne są w DVB-T przecież, które są dostępne w telewizji IPTV Avios. Znajdzie to w głównym handlingzie gdzieś z drugiej strony Polski i on w którymś momencie te kanały zacznie tutaj wszystkie już posiadać. Te serwery mogą się skonfigurować, że pobierają z tego serwera cały content. Po jakimś czasie, bo ten serwer również może pobrać załóżmy z tego, po jakimś czasie, kiedy ludzie będą zmieniali te kanały, ten serwer się zorientuje, że ma bardziej dostępny sygnał w proxy o wyższym priorytecie. Po jakimś czasie, kiedy ludzie faktycznie te kanały zaczną zmieniać, przestawi ten cały ruch na te proxy, wskutek czego docelowo sieć zorganizuje się znowu optymalnie, no bo już lepiej w tym momencie zorganizować się nie może. Jak należy podłączyć DVB-T do naszego proxy? Oczywiście profesjonalnie należy podłączyć za pomocą headendu, który ma nie awaryjne i który odpowiednio też kosztuje, ale bardziej ciekawsza jest wersja, jak należy podłączać tego naszego sygnału DVB-T do proxy. Jest tutaj, akurat tu się zasłoniło, ale koszt takiego urządzenia to jest 99 zł, no i każdy profesjonalny dostawca internetu nie pozwoli sobie używać takiego typu sprzętu, nawet jeżeli ma być to redundantne. No i jak wiemy, może sprawiać jakieś tam kłopoty. No, kilka razy na rok może nawet to się zaciąć lub nie działać. No, znając życie, wiem, które rozwiązanie Państwo wybierzecie. Zresztą już tego typu implementacje na sieci są i się sprawdzają. Nie mówię, że inni producenci też są przez nas wspierani. Natomiast ten, tak jak mówię, jest dosyć dobrze przetestowany. Tutaj chciałbym podsumować, co nam daje DVB-T. Przede wszystkim daje oszczędność pasma i tutaj jeżeli będzie docelowo te trzy multiplexy dostępne, to ma być w ciągu roku, dwóch lat maksymalnie, może to nawet zredukować zapotrzebowanie ruchu telewizyjnego na zewnętrznych łącach operatora o 50%. Ważniejszą elementem wydaje nam się to, że jest to redundancja. Jeżeli zniknie nam program ITV czy też któryś z kanałów dodatkowych, to nic się tam nie stanie. Natomiast jeżeli klient w swojej telewizji z powodu awarii różnej, tak, braku w imię, braku przepustowości w którymś momencie albo awarii łącz, kolejarzy, satela, może dostarczyć te kanały i nie jest to tragedią, jeżeli ten klient dostanie te wiadomości, kiedy dostanie TVP1, Polsaty, TVN-y, to w tym momencie ta sytuacja naprawdę drastycznie inaczej wygląda u danego dostawcy, niż gdyby zniknęły wszystkie kanały, no i włączając telewizor na wszystkich kanałach klient otrzymałby obraz czarny. Ciekawym rozwiązaniem jest też to, nad którym będziemy pracowali, że sygnał DVB-T dociera do nas również z zagranicy. Na przykład my jesteśmy we Wrocławiu i odbieramy bodajże dwa multiplexy czeskie. Tak samo przy granicy niemieckiej są dostępne. Przy wschodniej pewnie jeszcze nie, ale pewnie z czasem się pojawią. Ten element postaramy się też prawnie dograć, aby był możliwy do użycia.
Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? Pytanie padło na temat możliwości wygenerowania jakiegoś lokalnego kontentu, lokalnego kanału i dystrybuowania to w tej sieci. Jak najbardziej można tego typu rzeczy zrobić, właściwie definiując poszczególne proxy, akurat w przypadku one powinny posiadać. Który dla systemu niewiele się różni od prawdziwego headendu, który ten strumień będzie nadawał. Ważne jest, żeby to był kontener transport stream. W środku musi być kodowanie zgodne z tym, który set-top box jest w stanie odebrać i zdekompresować. Jest to H2 albo H264, czyli w środku. Nadając ten sygnał jako headend, wskutek czego ten sygnał nie może się kończyć. I to może śmiesznie brzmi, ale to jest dosyć duże wyzwanie, dlatego że jeżeli przygotujemy do jakiś AVI, ten sygnał. Tylko nadawać, to ten pojedynczy plik się kiedyś kończy. Wskutek czego ten system, jeżeli będziemy to streamować jakimś innym rozwiązaniem, on w końcu nada sygnał zakończenia, wskutek czego nasz system stwierdzi, że jest błąd i zacznie szukać, gdzie ten kanał jeszcze jest dostępny. Jest to kanał gdzieś indziej. Rzeczy proxy będzie miało do zrobienia. No i w tym momencie będziemy mieli takie przerwy. Jeżeli wystreamujemy, jeżeli zrobimy taki jeden duży plik, będziemy umieli to wystreamować tak, aby system nie nadawał zakończenia sygnału, będzie wtedy ciągły. W jednym z rozwiązań, które może nie są najpiękniejsze, a które niektórzy stosują, jest przejście przez analog, to, że sygnał jest kompresowany przez kartę z wejścia analogowego i wtedy na tym analogu, jeżeli nie ma na przykład jakiegoś kontentu w danym czasie, przełączamy albo chcemy zmienić coś, to on cały czas ten sygnał kompresuje do formatu MPEG-a 2, na przykład 4 nie ma. Natomiast w przypadku właśnie tych transmisji cyfrowych należałoby się skupić na tym, aby nie następował koniec tego strumienia. Na przykład dodania sygnału, podłączenia jakiegoś budynku i dodania sygnału z kamery, która obserwuje wejście do klatki schodowej i klienci, którzy sobie tam mieszkają, mogą indywidualnie obejrzeć, co się im przed domem dzieje. Także w tym wypadku to by musiał być sygnał online puszczony z jakiejś zwykłej kamerki wchodzący w enkoder MPEG-u drugiego i wtedy nie ma takich problemów, że się kończy stream, bo on nie jest wypuszczany z jakiegoś tam playera, tylko idzie sobie na żywce z kamery, nie? I że po prostu, tak jak zrozumiałem pana, że po prostu coś takiego dodać i zintegrować to z sygnałem, który wy dosyłacie. Wy coś takiego się bawiliście? Jak najbardziej cały czas tego typu elementami się zajmujemy. I nie jest to problemem. Natomiast trzeba spełnić fakt, że sygnał jest odtwarzany w to boxie, na MAGU 200. Czy to będzie ZYXEL, czy to będzie MAG 200, to będzie inny set-top-box. One mają różne wsparcie do różnych protokołów. Można to sprawdzić w specyfikacji. I musi być to format. Z dekompresorem, który on zawiera. Jeżeli mu nadany w jakimś dziwnym formacie, to on tego nie strawi. Czyli na przykład MP4 to nie wystarcza. Musi być jeszcze H264. No ITS, tak. No ITS, czyli jeżeli kamera coś takiego ma, to tak. Jeżeli ona tam w specyfikacji znajdziemy MP4, też na początku kupiliśmy kamerkę. O, MP4 będzie działało. Okazało, że nie. Że ten dekompresor musi mieć H264, a nie tylko samo MP4. I jest w środku MP4, potem musi być H264 na zewnątrz transport. No i jeszcze ta kamerka musi po czymś to wystawić. Po multicaście albo po unicaście w jakimś tam protokole. No i w tym momencie to już jest nie
pecha z setboxa, czy on to otworzy, ale naszego systemu. Najwygodniejsze są takie, które potrafią to wystawić dla nas po HTTP, bo tak natywnie mamy to zorganizowane w sieci. Czyli dla nas wtedy to będzie wyglądało jak zwykły headend, taka kamera. Jeżeli tam jest jakiś multicast i tak dalej, możemy się dopasować tego typu rozwiązania w jakimś tam zakresie robimy. Natomiast już sam środek, sama treść to MPEG-2 w TS-ie albo MPEG-4 w H24 w TS-ie. O tym że mamy firmę, która ma 3 kamery gdzieś na mieście. My też u siebie tego typu testujemy w biurze. Mamy podgląd chyba z wejścia do budynku, coś takiego. Jest to możliwe. Natomiast kanał nagrywany lokalnie to nie tylko może być monitoring. To czasami jest ktoś, kto sobie przygotowuje jakieś reklamy, jakieś awiki. W tamtej wersji, że program telewizyjny, kanał nie powinien się kończyć, nie powinien wysyłać zakończenia. Czy są jeszcze, tak? No to wrócę jakby do set-top boxów. Jeśli chodzi o prędkość zegara do 300 MHz, czyli tak samo jak to mamy w Zyxelu 1001H, tak samo jak to jest w Magu 200. Wydaje nam się, że nie uda nam się zrobić nagrywania porządnego. Czy konkurencja tego typu rzeczy tam nie trzeba robić, natomiast to jest faza beta. Faza beta stanie tą fazą beta. Nie? Podobnie jak my w ogóle nie wprowadziliśmy tego w obecnych set-top boxach. Dlatego, że przy nagrywaniu jakiegoś klient nagrywa HD i odtwarza HD. I po prostu nie ma procesora, który to obsługuje. Nie wydobywa 2 streamy HD. Trudno by powiedzieć klientowi, dobrze, jak pan nagrywa, to niech pan skacząc po kanałach nie wskoczy przypadkiem na HD, bo panu się zatnie. Przecież to by była śmieszna usługa. Dlatego to, że tego nie robimy. Natomiast jest już dostępny Mac 250. Jeszcze nie. Ale podstawowa funkcjonalność jest już supportowana i on ma znacznie szybszy zegar i na nim już to prawdopodobnie zadziała. No, jest duże pytanie, tak jak mówiłem, że mamy obecnie G, mamy te dwa screeny, które tutaj przed chwilą i teraz czy my chcemy tę nieskończoność rozbudować, nie wiadomo jakie funkcje, a ma być to tanie i ma się to sprzedawać. Czy chcemy to rozbudowywać nie wiadomo do jakich rozmiarów i wiązać się z daną platformą? Jeżeli mamy lekki middleware, my możemy szybko wskoczyć na jakiś inny set-top box, który będzie tańszy. Jeżeli mamy rozbudowane funkcje, które korzystają z wielu różnych funkcji set-top boxa, przeskoczenie potem na kolejny set-top box będzie się wiązało z tym, że no, mój sąsiad ma lepszą taką usługę, ma więcej funkcji, a ja tu dostałem coś biednego. I to, że zadowolony. No to teraz czy po stronę iść? To jest pytanie otwarte, nie? My uważamy, że raczej musimy się skupić na tym, żeby szybko móc zmierować do innych tańszych set-top-boxów. Co oczywiście cały czas mamy w głowie. I ten temat no, nie umarł. Jeszcze jakieś pytania? To wszystko chyba, tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo.